Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam remont kuchni od początku do końca. Jest to remont kapitalny, czyli z wymianą nowych rur kanalizacyjnych, nowych rur do ciepłej i zimnej wody i wykonaniem nowej instalacji elektrycznej. Podczas remontu kuchni dobrze jest przygotować sobie jakieś miejsce, w którym będziemy jedli posiłki. Można na przykład zamawiać posiłki w cateringu zewnętrznym i przez ten cały okres remontu nie gotować, tylko kupować. Trzeba pomyśleć też, gdzie będziemy myli naczynia i jakieś tam kubki jednorazowe mogą nie wystarczyć. Dlatego trzeba nad tym pomyśleć. Na samym początku trzeba pomyśleć, co zrobić z tymi wszystkimi rzeczami, które znajdują się w meblach. No to wyciągnąłem je i popakowałem do kartonów, umieściłem w salonie. Następnym krokiem było wyniesienie wszystkich mebli. I tutaj jeśli uważacie, że ta kuchnia jest jeszcze w dobrym stanie i mógłby ją ktoś sobie wykorzystać na działce na przykład, no to warto ją z odpowiednim wyprzedzeniem wystawić na jakimś portalu i jeżeli znajdzie się kupiec, no to od razu podczas remontu, żeby tą kuchnię zabrał. Jeżeli kuchnia jest w kiepskim stanie, no to trzeba ją rozkręcić, tak żeby zmieściła się do samochodu i część po części wywieźć do tak zwanego przoku, czyli w każdym mieście powinna być miejsce, gdzie można oddać te stare meble. Dawniej, na przykład tutaj gdzie mieszkam, no to wystawiało się przed dom i jeden dzień w roku był wyznaczony na zbieranie gabarytów, czyli takich większych śmieci. Teraz zmieniono to, trzeba samemu zawieźć w specjalne miejsce, gdzie te duże meble są zbierane. Na ścianach w kuchni były zamontowane panele, no to te panele zdjąłem. Jedno okno zostanie zamurowane. Wcześniej podczas wykonywania elewacji już zostało zaślepione z zewnątrz i teraz przy pomocy styropianu zostało zaślepione od środka. Powiem szczerze, że takie okno, pomimo tego, że jest malutkie, kosztowało bardzo dużo, ponieważ samo okno kosztowało 1000 zł, roleta do tego okna 1000 zł, parapety i obróbka wokół okna też wszystko kosztowało, a nie dawało ono ani za dużo światła, przeszkadzało tylko w rozmieszczeniu mebli. Jak już miałem zamówiony kontener na gruz, no to zacząłem skuwać płytki na ścianie i na podłodze. I tutaj warto też popytać, czy ktoś nie potrzebuje gruzu. Zdarzają się takie przypadki, że trzeba ten gruz ładnie na kupce ułożyć i osoba, która potrzebuje taki gruz, na przykład wysypać sobie drogę albo utwardzić jakiś teren, no to przyjedzie i zabierze to praktycznie za darmo. Za wynajęcie takiego kontenera trzeba zapłacić i dodatkowo trzeba jeszcze się uwinąć w odpowiednim czasie. To jest tak, że przyjeżdża kontener i jest stawiany w tym miejscu na kilka dni i trzeba w tym czasie wszystkie te prace, w których pojawia się gruz, wykonać. Rury mają już kilkadziesiąt lat, dlatego decyzja jest taka, że są wymienione na nowe. Zamiast rur stalowych użyję rur z tworzywa sztucznego, jest to Alupex. W dużym skrócie wygląda to tak, że tutaj idzie nitka, która idzie też do łazienki. Z tej nitki puściłem na bok dwie rurki z zimną i ciepłą wodą. Do zimnej wody w jednym miejscu będzie podłączony kran i zmywarka. Do ciepłej wody tylko kran. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie układałem te rury, jak je łączyłem, no to możecie to zobaczyć w filmie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, no to większość rur jest wykonana z rurek miedzianych. W miejscach, gdzie nie można było wymienić tych rur, ponieważ trzeba byłoby rozkuć całą kuchnię, zostały rury stalowe. Podczas tego remontu te rury stalowe zostały wymienione na miedziane. Podczas kucia płytek na posadzce okazało się, że w jednym miejscu ta wylewka pod płytkami była zbyt słaba. Dlatego została ona skuta, a ubytek tej wylewki został uzupełniony nowym podkładem. Rury centralnego ogrzewania też zostały zalane betonem i teraz miałem możliwość już położenia przewodów elektrycznych. Po przeciągnięciu przewodów w miejsca, gdzie wcześniej sobie wyznaczyłem, dodatkowo musiałem przesunąć oczko kanalizacyjne, ponieważ przesunąłem troszkę zlew i sytuacja wygląda w ten sposób, że osobno podłączenie jest pod zlewo
termozmywak i osobne podłączenie dla zmywarki. Po wstępnych pomiarach okazało się, że ściany są dość krzywe, dlatego postanowiłem wyrównać je płytami karton gips. Żeby stracić jak najmniej powierzchni wewnątrz, no to postanowiłem te płyty kartonowo-gipsowe przykleić do ściany. Żeby za dużo kleju nie zużywać, no to postanowiłem przykleić takie paski, które zmniejszą zużycie kleju, a pomogą wyrównać ściany. Po przyklejeniu płyt odczekałem, aż klej pod tymi płytami wysknie, zaszpachlowałem połączenia. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te płyty kartonowo-gipsowe układałem, no to nagrałem oddzielny film, znajdziecie go w opisie filmu. Jeżeli chodzi o te płyty kartonowo-gipsowe, no to zostały one ułożone na trzech ścianach. Na ścianie, gdzie będzie kuchnia i będą układane płytki, został wykonany tyng mokry. Przed układaniem płytek miałem już wstępny projekt, jak te meble będą wyglądać w tym miejscu, na tej ścianie, dlatego rozrysowałem poszczególne szafki, żeby wiedzieć, w którym miejscu muszę ułożyć płytki, żeby wypełniały one przestrzeń między blatem a wiszącymi szafkami. Po zaakceptowaniu wszystkiego ułożyłem płytki, zafugowałem je i można powiedzieć, że ta ściana, na której będą ułożone meble, jest już wstępnie gotowa. Jeżeli chodzi o ściany, no to zostały one pomalowane, sufit w kuchni był już podwieszany, dlatego sufit nie był ruszany, wymienione zostały tylko lampy. Jako że do nagrywania filmów potrzebuję dużo światła, no to zamontowałem nadmiar lamp, żeby te filmy, które wykonuję dla Was, były na wysokim poziomie i chodzi mi tutaj o obraz. Czym lepsze światło, tym obraz jest lepszy. Można powiedzieć, że sufit i ściany są już wstępnie przygotowane. Pozostało mi jeszcze zamontować parapety pod oknami. W kuchni będą dwa parapety, przy mniejszym oknie będzie łączył się z blatem kuchennym. Jeżeli chodzi o duże okno, no to po zamontowaniu tego parapetu został on dobrze zabezpieczony, żeby nie uszkodził się podczas remontu. I tutaj została jeszcze podłoga i co na tej podłodze ułożyć. Ostatecznie zostały wybrane panele z tworzywa sztucznego i pod te panele trzeba było dodatkowo wykonać wylewkę samopoziomującą. No i tutaj przygotowałem sobie podłoże, dosłownie w 40 minut wylaliśmy tą wylewkę samopoziomującą i zacząłem układać te panele. Powiem Wam tak, gdybym tu płytki układał, no to musiałbym jeszcze zużyć klej, zakupić płytki i robocizna przy układaniu płytek no jest znacznie większa niż przy układaniu paneli. Po ułożeniu paneli zamontowałem listwy przyścienne i można powiedzieć, kuchnia już jest gotowa na meble kuchenne. Na samym początku złożyłem sobie te meble wiszące, potem te meble, które będą stały pod blatem. Jeżeli chodzi o blat, no to musiałem poczekać jeden dzień, a w tym czasie złożyłem i ustawiłem sobie te wysokie cztery szafki, które stoją na przeciwnej ścianie. Po zamontowaniu blatu zamontowałem zlew, mikser do mielenia odpadków oraz kuchnię gazową. Jeżeli chodzi o stare rozmieszczenie mebli, no to praktycznie naokoło był blat i nad blatem znajdowały się szafki wiszące. I muszę powiedzieć, że zawsze jakieś małe AGD stało na tym blacie i ogólnie wyglądało to nieestetycznie. Teraz na tej ścianie, gdzie jest lodówka, no to są cztery wysokie szafy, w których jest zamontowany piekarnik i kuchnia mikrofalowa. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zamontować tutaj lodówki w zabudowie, ale stwierdziłem, że lepiej lodówki tak mocno nie zabudowywać i gdyby się ta lodówka zepsuła, dajmy na to, i musiałbym kupić nową, no to dalej to będzie lodówka wolno stojąca. Na stronie, tam gdzie jest kuchnia i zlewo zmywak, znajduje się też zmywarka. No i tutaj muszę powiedzieć w ten sposób, że stara zmywarka zepsuła się pół roku przed startem remontu nowej kuchni. No i co, bez zmywarki nie da się żyć, więc została zakupiona nowa zmywarka i nie została ona wymieniona na zmywarkę w zabudowie, ponieważ byłoby to bardzo nieekonomiczne, że próbuje się sprzedać roczną zmywarkę, a dostanie się może połowę ceny albo 1/4 ceny. Dlatego stara zmywarka została, jak się zepsuje, no to będziemy podejmować decyzję, czy nowa będzie już w zabudowie, czy nie. Do zlewozmywaku został zamontowany młynek na odpadki,
i po półrocznym użytkowaniu tego młynka muszę powiedzieć, że jest on bardzo użyteczny. Czyli teraz jak obieram cokolwiek, ziemniaki, cebulę, wszystko wrzucam do zlewu i potem miele. Krzesła też zostały wymienione na nowe. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak składałem te krzesła, no to w opisie znajdziecie link do składania krzeseł. Jeżeli chodzi o stół, no to w stole został wymieniony blat, a rama z brązowej została pomalowana na biało, tak żeby pasowała do frontów mebli. Jeżeli chodzi o blat tego stołu, no to jest on szerszy niż był tej starej kuchni. Jeżeli chodzi o oświetlenie kuchni, no to lampy, które są zamontowane na suficie, zostały podzielone na dwie sekcje. Środkowa sekcja to jest 4 lampy i boczna sekcja to są po lewej i po prawej stronie po 4 lampy. Razem to jest 12 lamp. Dodatkowo możemy oświetlić sobie blat roboczy. Jest on oświetlony za pomocą dwóch takich listew oświetleniowych, które można włączać z pilota. Pilot jest zamontowany przy wejściu do kuchni, co umożliwia włączenie tylko światła padającego na blat, wchodząc już do kuchni. I to światło jest takie nastrojowe. Razem z oświetleniem blatu uruchamiane są dwa oświetlenia w tych szafkach przeszklonych. Dodatkowo możemy też włączyć oświetlenie w wyciągu. Po odsunięciu szuflady automatycznie zapala się światła, żeby doświetlić wnętrze szuflady. Planuję nakręcić jeszcze jeden film po roku użytkowania tej kuchni, żeby opowiedzieć Wam, co mi się podoba, co mi się nie podoba po dłuższym użytkowaniu tych rozwiązań, które tutaj użyłem. Jeżeli chodzi o ten film, to już wszystko. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Cześć!